Jak wiecie, co będę czytał, to mi pomagajcie, proszę. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po 11, a Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na desert tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli, to przez zazdrość. To skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka. Wybacz, moje złoto. Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Kojarzymy wierszyk? To, co w tym wierszyku nam się, nie wiem, podoba od dzieciństwa, przynajmniej niektórym z nas, to to, że możemy w nim zobaczyć siebie. Zwłaszcza teraz myślę, że w erze telefonów komórkowych, kiedy ktoś się spóźnia na kolację, wyobraźcie sobie, nie wiem, przygotowujemy niekoniecznie te 6 komarów w konwaliowym sosie, nie wiem, co tam jecie ostatnio. Wczoraj nawet rozmawialiśmy z grupą przyjaciół wegan. Czy komar to się liczy jako mięso, czy, czy nie mięso. Ale przygotowujemy kolację, wszystko ładnie nakryte. Biały obrus, jakieś udka kurze albo szpinak, co kto je. Wino się chłodzi, czekamy, będzie romantyczny wieczór, świece już zapalone, zrobię niespodziankę mężowi, zrobię niespodziankę żonie, on się spóźnia. Spóźnia się kwadrans, pół godziny, dzwonimy i tam jest sygnał, nie można połączyć z tym numerem. Prawda? Abonent czasowo niedostępny. Zaczynamy się denerwować. To, co uruchamia pani Słowikowa, w tym wierszyku, to jest to, co my uruchamiamy w sobie czasami w takich sytuacjach. Nagły atak paniki. Może miał wypadek. Telefon, dlaczego nie odbiera telefonu? Na pewno się nie rozładował. Ktoś tak ma, czy tylko... Ja znam takich ludzi, co tak mają. I nagle, nie mogę się z nim skontaktować. Dlaczego go nie ma? Może mu się coś stało. Prawda? Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Prawda? Nowym samochodem pojechała, gdzieś obtarła, nie odbiera, się spóźniła. Różne, ale bywa, że się przestraszymy, że boimy. O tym jest ten pierwszy. Oczywiście okazuje się na końcu, że powód zmartwienia pani Słowikowej jest banalny. Ale wieczór, wybacz złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Czasami nasze strachy też okazują się zupełnie niepotrzebne. Natomiast jedno jest pewne. Bywa tak, że przychodzi lęk, przychodzi strach, który zaplanowaną kolację zamienia w ruinę. Nie wiem, czy sobie tam wyobrażacie, że pani Słowikowa jeszcze ze Słowikiem usiadli sobie do kolacji i było im przyjemnie i wesoło. Ja myślę, że tam jak on już wrócił, to ona mu zrobiła taką awanturę, że do zamrażarki schowała te komary w konwaliowym sosie i zupę z muszek. Albo wylała przez okno w przypływie złości. Jak w tym dowcipie, nie wiem, czy słyszeliście, jak żona czeka na męża, on się spóźnia, jedna, druga, trzecia, czwarta godzina go nie ma, ona czeka, ona nie poszła spać, ona nad ranem czeka, on nad ranem wraca, a ona w przedpokoju zaczajona, z wałkiem, łup go w łeb, nie? Facet się osunął na podłogę, a ona, kochanie, ja ciebie przepraszam, ja zapomniałam, że ty dzisiaj miałeś na nocną zmianę. Ale... Strach, że się stało z naszym bliskim coś. Albo, że nasz bliski robi coś głupiego, prawda? Kiedy już powinien wrócić do domu, potrafi włączyć nas irracjonalne myślenie. My rozpoczynamy serię kazań świątecznych i na razie tak to strywializuję, a potem postaram się powiedzieć o tym troszkę poważniej. Jezus przyszedł na świat. Rozpoczynamy serię kazań świątecznych.
To jest to, co w grudniu się wydarzy w święta. Jezus przyszedł na świat po to, żeby Pani Słowikowa się nie martwiła. To, co uruchamia Pani Słowikowa w tym wierszyku, to jest to, co my czasami uruchamiamy w naszych głowach. Klasyka. Myślenie katastroficzne. Prawda? Szef na nas krzywo spojrzał, a my już wracamy do domu. O jeny, nie przedłuży mi umowy. Za rok już nie będę miał pracy. I nagle wieczorem, prawda, kładziemy się spać i zamiast zasnąć w pokoju, my się kręcimy w tym łóżku. Co to będzie? Prawda? Teraz nie da mi awansu, podwyżki, mało tego, zwolni mnie, będzie szukał pretekstu. Czym się martwisz? Martwię się o swoją pracę, ale masz jakieś podstawy? Włączyło mi się myślenie katastroficzne, nie mam żadnych. Ale się martwię. Kto mi zabroni? Jest tak czy nie? Niektórzy z nas tak mają. To, co chcę powiedzieć, to Jezus przyszedł po to na świat, żeby Pani Słowikowa się nie martwiła. Tak naprawdę Bóg przyszedł na świat po to, żebyśmy żyli życiem wolnym od lęku. Życiem wolnym od strachu. I zapomnijmy już o Pani Słowikowej i wierszyku dla dzieci, a pomyślmy o naszych poważnych lękach. O rzeczach, które spędzają nam sens powiek. O rzeczach, których się boimy. A ja chcę być dla Was, i to powiem Wam naprawdę, mam piękną robotę. Wczoraj byliśmy cały dzień w Toruniu, potem jeszcze mieliśmy jakąś oddzieloną uroczystość, ale wracałem sobie wieczorem do domu i mówię: Boże, jak ja Ci jestem wdzięczny za moje życie i za moją pracę, że w niedzielę stanę w kościele, chwycę Biblię i powiem: Bóg nie chce, żebyś się bał. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z nas żył w lęku. To jest piękna robota, móc być zwiastunem tego, że Bóg przychodzi w nasze życie z pokojem. Tak czy nie? Czy uważacie, że kogoś z was Bóg chce straszyć, żeby się bał, żeby żył w lęku, żeby żył w strachu? Nie. Więc przygotowując się do świąt, chciałbym, żeby towarzyszył nam werset z Ewangelii Łukasza, kiedy anioł przychodzi, bo my czekamy na święta, czyli czekamy na ten moment, kiedy nasze dzieci w różnych jasełkach, nie jasełkach, kiedy w telewizji, kiedy wreszcie wyśpiewamy, przywierzeli do Betlejem, albo tam anioł pasterzom mówił. Różne są kolędy, ale czekamy na ten moment, który opisuje Biblia w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. I ja teraz przeczytam ten fragment. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze, na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoich stadach, przy swoim stadzie, wtem stanął przy nich anioł Pana, chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swoim blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. I czekamy na ten moment, kiedy anioł pasterzom mówił. Co im mówił? Przestańcie się bać! Uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam radość wielką. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawiciel, jest nim Chrystus Pan. Dobrze im powiedział, co? Więc to, co chciałbym, żeby w grudniu nam towarzyszyło, przygotowaniu na tę radość, żeby nikomu z nas strach, lęk, atak paniki nie zabierał tej radości. Więc czytając ten werset, streściłem go sobie w trzech punktach i one są widoczne. Co powiedział anioł pasterzom? Przestańcie się bać, pokonał ich swój strach. Drugą rzecz, którą powiedział pasterzom: zacznijcie się cieszyć. O tym będziemy mówić za 2 tygodnie. Zacznijcie się cieszyć, bo dziś jest ten dzień. Przyszedł Zbawiciel. Wow! Dobra wieść? Ja na naszej szopce, nie wiem, czy będziemy mieli szopkę, czy nie, zrobimy jakąś ładną. Tylko po to, żeby ten napis nad nią powiesić. Przestań się bać. Zacznij się cieszyć, bo Zbawiciel przyszedł. Dziś jest ten dzień. Dobrze im powiedział. Więc dzisiaj chcę zająć się pierwszą rzeczą, mianowicie rozprawieniem się z lękiem. Wiecie, przyszedł Zbawiciel, przyszedł Jezus po to na świat, żebyś przestał się bać. Nie wiem, jaki jest twój strach. I nie mówię o strachu przed pająkami, chociaż będę do niego w tym kazaniu kilka razy wracał. Chociażby po to, żeby dzisiaj potestować moją żonę, czy dostanę obiad, czy nie, jak się będę tak narażał całe kazanie. Bo ona ma lęk przed pająkami. Więc tylko tak, żeby się podroczyć trochę. Ale nie chodzi mi o lęk przed pająkami. Chodzi mi o ten lęk i o ten strach, który kiedy ja mówię, nie musisz się bać, a ty wiesz, że potrzebujesz to usłyszeć, bo strach, którym się zmagasz, zabiera ci pokój, zabiera ci radość życia, zabiera ci spokojny sen w nocy, niszczy twoje relacje. Są takie rodzaje lęku, które niszczą nasze relacje, niszczą nasze życie, niszczą nasze samopoczucie. A anioł, pasterzom i nam wszystkim mówił: nie musisz się bać.
pokonaj swój strach. I będę dzisiaj nas do tego zachęcał, żebyśmy sięgnęli po Biblię w sposób, który pomoże nam w ten sposób rozprawić się ze strachem. Nic nie komplikuje bardziej naszego życia niż strach. Nic nie ograbia bardziej naszego życia spokoju. Nic bardziej nie wyniszcza naszych relacji. Pomyślcie o tym przez chwilę. Są relacje, w które się nie angażujemy, bo się boimy na przykład odrzucenia. Ludzie robią w swoim życiu masę głupich rzeczy, bo boją się odrzucenia. Boją się zaryzykować, spróbować. Niektórzy zbudowali już relacje, ale sprawiają, że one są toksyczne, one są wyniszczające, bo boją się odrzucenia. I niszczą na przykład relacje z bliską osobą zazdrością, która jest chorobliwa, bo boją się odrzucenia. Niektórzy z nas powinni zmienić pracę, ale tego nigdy nie robią, bo boją się zaryzykować i zostawić to, co znają, na rzecz tego, po co lepsze mogą sięgnąć. Znacie takich ludzi? Patrzycie na ich, mówicie, mógłbyś zmienić pracę, mógłbyś sobie poprawić, mógłbyś sobie ulżyć, ale mówi, ale ja to znam, boję się. Mamy masę lęków, które w naszym życiu nas zamykają i ograniczają. Ja znam ludzi, którzy przeżyli wyjątkowe i ważne chwile z Bogiem w swoim życiu. Naprawdę, Pan Bóg dotknął ich serca. Ale oni nigdy tego nie rozwinęli, nie poszli za tym dalej, bo boją się. Nie wiem, czego się boją, ale boją się, że będzie za dużo Pana Boga w ich życiu, że może Pan Bóg coś, co kochają, chce im zabrać, albo co ludzie powiedzą. Może tak być? Jest masa sytuacji w naszym życiu, w którym strach najzwyczajniej w świecie nas ograbia. I teraz, zanim z tymi sytuacjami się rozprawimy, to pierwsza rzecz, do której chciałbym, żebyśmy się wszyscy przekonali, to Bożym planem dla naszego i dla naszego życia, dla Twojego i dla mojego, jest pokój. To jest jedno z najczęstszych słów Biblii. Pokój. Po hebrajsku szalom, po grecku eirene, jest jakaś Irena na sali? Bo imię Eirena, Irena, to jest od eirene, czyli pokój. Ładne imię. Nie ma żadnej Irki. Jak jest jakaś Irena, to poproszę, by podniosła rękę. Piękne. Jak nie ma, to jak się będą rodzić córki, dajcie, niech ktoś da, żeby była w kościele Irena. Bo to ładne imię, które znaczy pokój. Bardzo często w greckim Nowym Testamencie pojawia się to słowo pokój. Wiecie, ja nie będę czytał wszystkich tych miejsc, ale kilka miejsc, gdzie pojawia się szalom po hebrajsku lub eirene po grecku, chcę przeczytać. Wiecie, jak Żydzi błogosławili swoje dzieci, swoich dorosłych, w jaki sposób kapłani mieli błogosławić Boży lud? Wypowiadając z Księgi Liczb tekst: niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech Ci miłościw będzie, niech zwróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem. Niech zwróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój. Szalom. Szalom. Miej pokój. Bożym przeznaczeniem dla Twojego życia jest pokój. Idziemy dalej. Ewangelia Jana. Co Pan Jezus mówi do swoich uczniów? Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 werset. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze. Nie bójcie się. Potem po zmartwychwstaniu Pan Jezus mówi, to ja jestem, nie bójcie się. Do apostoła Jana, kiedy go spotyka w Księdze Objawienia na wyspie Patmos, co mówi? Nie bój się. Wiecie, że to jest jedno z najczęstszych, jeśli nie najczęstsze sformułowanie Boga do człowieka? Nie bój się. Anioł, zawsze to, co mówi anioł, jest wyrazicielem tego, co Bóg mówi. Anioł pasterzom mówi, nie bójcie się, przestańcie się bać. Zacznijcie się cieszyć. Zwiastuję wam radość wielką. Inaczej zacznijcie się cieszyć, bo dziś jest ten dzień. Zbawiciel przyszedł na świat. Wow. Przestań się bać. Już się nie boicie, nie? List do Filipian, apostoł Paweł, żeby tak już do końca Biblii się zacząć zbliżać, przekonując nieprzekonanych.
Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie wasze potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Przestańcie się martwić. Przestańcie się trwożyć. Zmartwienia to jest inny rodzaj lęku. A to też jest strach. Przestań się martwić, przestań się bać, ale z ufnością w modlitwie powierzaj troski swoje Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc i waszych myśli. Piękna obietnica. I wreszcie list Jana, to już jesteśmy prawie przy Apokalipsie. 4:18. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą, ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Bożym przeznaczeniem dla mnie i dla ciebie jest pokój, wolność od lęku. Ilu znacie ludzi, którzy niczego się nie boją? To się rzadko zdarza, to się prawie, że nie zdarza. Ciągle nasze życie jest pod presją tego, żeby diabeł próbuje nas przestraszyć. Diabeł próbuje nas zastraszyć. Jak? A się nie boję, o tym jest to kazanie. Jak pająk z zaręcznika w łazience usiłuje nas przestraszyć. U nas w domu jest krzyk, jak się pająkowi uda. Ale to nie jest Boże przeznaczenie, żebyśmy żyli w lęku. To nie jest Boże przeznaczenie. Ja wiem, że to jest trudne, że to jest wyzwanie. Może kiedy byłeś małym dzieckiem, widziałeś, jak twoi rodzice tracą pracę i nagle świat im się zawalił na głowę i było to bardzo trudne i bezrobocie było wtedy dużo większe niż jest teraz i ciągle żyjesz w strachu, że stracisz pracę. Ten strach, żeby przejść dalej i powiedzieć że o lęku, z którym chcemy się rozprawić, to chcę powiedzieć, to będzie trudne, bo to zastanawiałem się, jak to ugryźć. Najłatwiej by było, nie wiem, rozróżnić te słowa lęk i strach, ale one są synonimiczne w języku polskim. To powiem tak, z tym, z czym Bóg się rozprawia, to jest zły strach, destrukcyjny lęk, który wyniszcza nasze życie. Ja zdaję sobie sprawę, że jest coś takiego jak pozytywny strach, jak dobry lęk. Ja na przykład się boję grzebać w prądzie, jak nie są wyłączone bezpieczniki. Kilka razy prąd mnie kopnął. Jak byłem nastolatkiem pierwszy raz, spadłem z drabiny, malowałem u moich rodziców łazienkę. Miałem całe wiadro, 10 litrów farby. Jak spadłem, to za tą koszulę wpadło, znaczy nie za tą fizycznie, tylko za tą, którą miałem ubraną. Wpadło mi pół wiadra farby. Tak na gołą skórę. Spadłem z drabiny, tam miałem z 1,5 metra. Potem jeszcze wiele razy mnie prąd kopnął, ale to już nie towarzyszyły temu malarskie jakieś przygody. Ale za każdym razem staram się teraz, jestem bardzo ostrożny, jak grzebię w prądzie, upewnić się, że bezpieczniki są włączone. To nie jest zły strach. Z tym nie należy się uporać. Jeśli jutro rano o godzinie 9 nie masz ochoty wstać do pracy i jedyne, co ciebie motywuje, to lęk przed tym, że ciebie zwolnią, to nie jest zły strach. To jest ostrzeżenie przed tym, że głupie postępowanie przynosi głupie rezultaty. Prawda? Grzebanie w prądzie z niewyłączonymi bezpiecznikami, spanie za długo i spóźnianie się do pracy. Dobrze, że takich rzeczy się boimy. Zgadza się? Więc mamy coś takiego jak konstrukcyjny strach, który nas chroni i destrukcyjny, wyniszczający strach, który niczego w nasze życie nie wnosi, a wiele rzeczy w naszym życiu burzy. I z tym strachem chcę się uporać. Ja na przykład się boję, że jak za dużo będę mówił o tych pająkach, to już przestanę. I to jest dobry, konstrukcyjny strach. Natomiast jest coś takiego jak destrukcyjny strach, który wyniszcza nasze życie i on nie jest Bożym przeznaczeniem ani dla ciebie, ani dla mnie. Pomyśl o tych rzeczach, które zabierają ci pokój. I dzisiaj pozwól, żeby Boże Słowo się z nimi rozprawiło w twoim życiu. Mówię o tym strachu, który nas paraliżuje, a nie ostrzega. Dla mnie zasada jest prosta. Dobry strach to jest to, co nas ostrzega. Przyjaciele nas ostrzegają, wrogowie nas straszą. Bóg nas ostrzega przed wieloma rzeczami. Przyjaciele, ludzie wokół nas ostrzegają, wrogowie nas straszą. Ja czasami też w relacjach międzyludzkich, kiedy słyszę, że ktoś mnie przez czymś przestrzega, zawsze się zastanawiam, czy ten człowiek mnie straszy, czy ostrzega. I od razu wiem, czy to jest przyjaciel, czy mój wróg. Jak mnie straszy, to nie jest mój przyjaciel. Jak mnie ostrzega, może najbardziej
okrutne rzeczy powiedzieć do mojego życia, ja wiem, że On to mówi, żeby mnie ochronić. A nie, żeby mnie przestraszyć, a żeby mnie ochronić. Więc dzisiaj zajmujemy się tym strachem, który nas wyniszcza. I pierwszą rzeczą, jaką chcę powiedzieć, no bo teraz już przejdźmy do konkretów. Co zrobić, żeby pokonać swój strach? Co zrobić, żeby go skonfrontować? Jest taki cytat Winstona Churchilla. On mówi, kiedy jesteś w obliczu niebezpieczeństwa i odwrócisz się do niego tyłem, to ono urośnie dwa razy. Nie? Tu jest niebezpieczeństwo, ja się odwrócę, to niebezpieczeństwo urośnie dwa razy. Ale jak stawisz mu czoła, będzie mniejsze o połowę. Fajna obietnica. A powiem wam, w Biblii jest jeszcze lepsza. Ona mówi, przeciwstaw się diabłu, a zmniejszy się o połowę? Nie. To ci, którzy wiecie, jak się kończy ten werset, to głośno krzyknijcie, jak ja jak skończę, bo to jest naprawdę, wiecie, co to by była za pociecha? Przeciwstaw się diabłu, a będzie mniejszy o połowę. A i tak będzie duży! Prawda? Uwierzcie mi, nie ma znaczenia, jakiego rozmiaru jest pająk. To, że będzie o połowę mniejszy, nie ma żadnego znaczenia. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Kiedy uciekasz przed niebezpieczeństwem, ono rośnie. Kiedy mu się przeciwstawiasz, ono ucieka przed tobą. Taka jest Boża dynamika. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie. Nie uciekaj. Przeciwstaw się. I to jest moja zachęta do tego, żebyśmy rozprawili się z naszymi lękami. Dwa biblijne punkty, które pomagają nam się rozprawić z naszym strachem. Pierwsze, zrozum jego źródło. Różne mogą być źródła strachu w twoim życiu. Ja na przykład nie ukrywam tego, będę mówił trochę o sobie, przepraszam, ale dla tych, co mają podobny problem, to się zidentyfikują. Cała korzyść odsłonięcia się i narażenia na śmieszność czasami. Ja się boję trochę psów. Nie za dużo, ale trochę. Nie ma znaczenia, że ten pies będzie dwa razy mniejszy czy dwa razy większy. Trochę się boję psów, ale ja znam przyczynę. Kiedyś się nad tym zastanawiałem. Przez długi czas myślałem, że po prostu boję się psów. Ale zrozumiałem, że jak byłem dzieckiem, mój ojciec, pamiętam jak jechaliśmy samochodem, jechaliśmy do cioci w Złotnikach i wtedy się dowiedziałem coś. Też był taki wiek, nie wiem, miałem 3-4 lata. Dla 3-4-latka ojciec jest super bohaterem, jest takim Batmanem, jest Supermanem, może zatrzymać pociąg, wiecie, podnieść, przesunąć most. Takie, potem się z tego wyrasta, ale dla małego dziecka ojciec jest. I była jedna istota, której mój ojciec się bał. Pies. Mój ojciec opowiadał, jak był małym dzieciakiem i pojechał do cioci, go pogryzły psy i uciekał przed nimi na płot. I to już we mnie zaszczepiło lęk. Potem runął obraz ojca superbohatera, ale strach pozostał, że są na tym świecie niepokonane istoty. Psy. Naprawdę. Więc, ale zrozumienie tej przyczyny pomaga mi zarządzać tym strachem. Poczytałem, wiecie, żeby było porówno, nie tylko o moich psach, poczytałem, jaka jest geneza arachnofobii, czyli lęku przed pająkami i jakie są jego przyczyny. Ale powiem wam, żadne z tych wyjaśnień nie wydaje mi się warte opowiedzenia tutaj, a niektóre nawet się nie nadają, żeby je w kościele cytować. Naprawdę, to możecie tam sobie wygooglować i sprawdzić, tak dziwne są wyjaśnienia arachnofobii, ale to jest irracjonalny strach. To jest projekcja, to jest przerzucenie. Zostawmy to z boku. Czasami mamy ataki paniki i lęki, które wynikają z dziedziczenia, tak jak powiedziałem. Niektóre lęki, ale zrozum źródło lęku, to jest sposób poradzenia sobie ze strachem. Niektóre źródła lęku wynikają ze zwykłego przeciążenia organizmu. Ostatnio z Izą rozmawiałem, mówię, Iza, nasz wspólny znajomy opowiadał mi, jak od kilku miesięcy zmaga się z silną depresją. Nie może wstać z łóżka. Nie jest w stanie wykonać podstawowych czynności. I tak użyłem, tak wiecie, w ferworze tylko tej relacji, mówię, wiesz, nie można za wiele powiesić na jednej gałęzi. Jak się za dużo powiesi na gałęzi, to ta gałąź pęknie. Ja szukałem do tego kazania takiego obrazka, ale nie znalazłem wieszaka. Znaczy wieszak znalazłem, ale taki wieszak, który by było tak dużo na nim kurtek, ale wymaluję ten obraz przed wami, przed waszymi oczyma w umysłach, i każdy z was na pewno gdzieś u kogoś to widział, bo w domu nie mamy takich rzeczy.
tak dużo było kurtek na jednym wieszaku, że wieszak tak zaczął wychodzić ze ściany i widać kołki rozporowe, które go trzymały. Widzieliście kiedyś coś takiego w życiu? Szukałem, wiecie, przeciążony wieszak, overloaded hanger, nic nie znalazłem. Po prostu, no, nie ma, nikt nie fotografuje przeciążonych wieszaków. Nie wiem czemu, internet jest po prostu jakiś taki oszczędny w tym. Ale chcę powiedzieć, różną mamy psychikę, różnej grubości są gałęzie, różną mają wytrzymałość wieszaki, ale kiedy się przeładuje i zbyt wiele odpowiedzialności, zbyt wiele stresu, zbyt wiele napięć, pojawiają się lęki, które już nawet nie są reakcją obronną organizmu, ale są symptomem przeciążenia organizmu, zupełnie nieracjonalne lęki. Można. I tu też mamy różną odporność jako ludzie. Ale chcę powiedzieć, zacznij dbać o higienę swojego umysłu. Nie bierz na siebie ciężarów, bo w służbie znam masę ludzi, naprawdę wielu pastorów, którzy potrzebowali, nie tylko pastorów, w różnych służbach, w różnych miejscach w Kościele, potrzebowali fachowej, terapeutycznej pomocy, dlatego że za wiele kurtek powiesili na swoje wieszaki. I ich psychika po prostu zareagowała tym, że nie spali nocy, mieli ataki lęku, bali się wychodzić na ulicę, by się wydawało na co dzień pracując z ludźmi. Nie, można przeładować wieszaczek. I nie ma w tym niczyjej winy. Ale póki się to nie dzieje, chroń swoje życie. Chroń higienę swoich myśli. Chroń ilość ciężarów, rzeczy, za które bierzesz odpowiedzialność, które wieszasz na swoim wieszaku. Bo to tak jak w drzewie. Czy to będzie wieszak, czy gałązka, na której się wiesza. Wiecie, są grube gałęzie, które wiele uniosą. Są ludzie, którym zazdroszczę ich konstrukcji psychicznej. I są ludzie, którzy naprawdę żyją miotani atakami paniki i strachu, którego w żaden ludzki sposób nie można wyjaśnić racjonalnie, ale on naprawdę jest przerażający i trwoży ich życie. Więc pierwsze, zrozum źródło swojego lęku. Ksiądz Kaczkowski, który był kapelanem, niedawno zmarł, był kapelanem w hospicjum, które prowadził. Mówi, ludzie mówią, że boją się śmierci. A ja, wiecie, on nie użył tego sformułowania, którego ja używam, ale dokładnie tą samą zasadę stosował. Zrozum źródło swojego strachu. Mówi, ale niech mi pani opowie, mówiąc, że pani boi się śmierci. Proszę dokładnie powiedzieć, czego pani się boi? Że to będzie bolało? Czy że będzie pani duszno? Czy boi się pani o bliskich, którzy zostaną? Ale proszę nazwać konkretnie, czego się boi. On mówi, wtedy już jest dużo łatwiej porozmawiać o tym lęku. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Zrozum źródło swojego strachu. I druga rzecz, kiedy zrozumiesz źródło swojego strachu, kiedy zrozumiesz, że na przykład ciągle boisz się o pieniądze, dlatego że to jest w twoim dzieciństwie, że to było doświadczenie twojego dorastania, ciągłych niedoborów i braku, niepewności. Albo boisz się zaangażować w pewne relacje, bo boisz się odrzucenia. Bo historia wszystkich kobiet w twojej rodzinie to jest historia kobiet porzuconych, samotnie wychowujących dzieci. Kiedy zrozumiesz źródło swojego strachu, jakie by nie było, to druga zasada, przeciwstaw temu prawdę Bożego Słowa. Wartościowa jesteś w Chrystusie Jezusie, nie ze względu na to, jak inni cię postrzegają jako wartościową, nie ze względu na to, co na twój temat mówią faceci albo koleżanki, ale ze względu na to, kim jest dla ciebie Bóg. Kim ty jesteś w Bożych oczach, jesteś ważna, jesteś ważny, jesteś wartościowa. Nie musisz bać się odrzucenia w sposób, który by paraliżował twoje życie. Albo ciągle sprawiał, że się spinasz, kiedy jesteś między ludźmi. Nie, bądź sobą, bo Bogu się taki podobasz. Bo Bogu się taka podobasz. Przeciwstaw temu strachowi prawdę Bożego Słowa. Wielu z nas boi się przyszłości. Ja pracuję w kościele, więc mógłbym się bać mojej emerytury, bo ona będzie minimalna, 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 taka, bo taka jest dla duchownych, ale ja się nie boję, bo wiem, że Bóg jest moim zaopatrzeniem. Bo Bóg jest moim zaopatrzeniem. Więc nie martwię się teraz, co będę robił, jak będę miał 85 lat, bo dopiero w tym wieku wybieram się na emeryturę, żartuję. Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Co będę robił, jak będę miał 65 lat? 55 już się wybieram. Nie bój się. Zrozum źródło swojego strachu, a potem przeciwstaw mu Boże Słowo. Bóg jest moim zaopatrzeniem. Moje życie do Niego zależy. On nie przysypia, ale troszczy się o moje zasoby, o mój sposób funkcjonowania, o moją rodzinę, o moich bliskich. Troszczy się.
Amen. Każdy z nas potrzebuje Bożego Słowa, które przeciwstawi się lękowi, który jest w naszych sercach. Każdy z nas potrzebuje prawdy Bożego Słowa, którą będzie miał dość siły, żeby przeciwstawić kłamstwom diabła, które zasiewa. Jozue to był człowiek, który stanął na czele Izraela i miał w nich wprowadzić do ziemi, do ziemi obiecanej. A Bóg kilka razy, i to bym chciał przeczytać jako fragment, zostawiając ciebie z tym wersetem i siebie z tym wersetem. Nikt przed tobą się nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, to Bóg mówi do Jozuego, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Ty bowiem dasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i mężny i postępuj zgodnie z Pismem. I potem jeszcze chcę wam zostawić was z jednym wersetem, bo całe zastosowanie tego kazania to jest zrozum źródło swojego strachu i przeciwstaw temu prawdę Bożego Słowa. Paweł w liście do Tymoteusza, też go zachęcając, młody lider w kościele, bał się, nie wiem czego się bał, ale bał się. A Paweł go zachęca, Bóg nie dał nam i Tymoteuszowi, i tobie, i mi, nikomu z nas, tak jak tutaj jesteśmy, Bóg nikt nie dał ducha bojaźni. Bóg nie dał nam bowiem ducha lęku, lecz ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I dopiero przygotowując to kazanie, uświadomiłem sobie coś, czego nigdy nie widziałem, że przeciwieństwem strachu jest duch mocy, miłości i rozsądnego myślenia. Nigdy sobie tego nie uświadamiałem, że nieraz boimy się kochać. Nie kochamy, bo się boimy. Nie żyjemy w mocy, bo się boimy. To są ci wszyscy, których znamy, nasi przyjaciele, znajomi, którzy poczuli dotyk Boga w swoim życiu i nigdy za tym nie poszli, bo się bali życia w Bożej obecności, Bożej mocy. Nie dał nam ducha strachu, ale ducha mocy. Nie dał nam ducha strachu, ale ducha miłości. Nie musisz bać się kochać. Nie dał nam Bóg ducha strachu, ale ducha trzeźwego myślenia. Tu sobie pomyślałem, jak wielu znam chrześcijan, którzy mają miłość, mają moc, ale z jakiegoś powodu lęku przed samym sobą. Po prostu są świrami i brakuje im trzeźwego myślenia. Te trzy rzeczy są przeciwieństwem strachu. Nasz rozsądek, więc to nawet co powiedziałem na samym początku, nie bój się. Ten rodzaj strachu, który każe ci rano wstać i pójść do pracy, bo boisz się, że cię zwolnią, to nie jest z tym, z czym rozprawiamy się w tym kazaniu. Nie z głupotą. Znaczy, nie z tego rodzaju mądrością czy racjonalnością. Ale ze strachem, który jest bezprawny. Który okrada nas spokoju, który nam daje Bóg. Który przeszkadza nam w tym, żeby kochać naszych bliskich, ale boję się, że mnie zranią. To cię zranią. Ty się nie bój. Ty masz być wiernym naśladowcą Jezusa i kochać ludzi, którzy są wokół ciebie. Masz być wiernym Bożym dzieckiem, czyli nie bać się, że ludzie, że twoja przyszłość zależy od ludzi, że cię ktoś awansuje, że ktoś cię zdegraduje, że ktoś cię podniesie, ktoś cię wyniesie, ktoś cię opuści. Nie. Twoje życie, twoja kariera, twoja przyszłość złożona jest w rękach Boga. Nie musisz się bać. Naprawdę nie musisz się bać. Amen. Powstajmy do modlitwy. Anioł pasterzom mówił: pokonaj swój strach. Przestańcie się bać. Zacznijcie cieszyć się życiem. Bo dziś jest ten dzień. Narodził się Chrystus Pan. Wiemy, że On się nie narodzi 24 czy 25 grudnia. Od 2000 lat. Z ust do ust, jedni drugim powtarzają tę samą wiadomość. Chrystus Pan jest, żyje, przyszedł na świat. Nie musisz się bać. Zacznij się cieszyć. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że w życiu nikogo z nas strach nie jest Bożym zamysłem.
Jeżeli czegokolwiek się boisz, to jest bezprawne kłamstwo diabła. Bóg trzyma twoje życie w swojej opiece. Bóg trzyma twoje życie w swoich rękach. Bóg, twoja wartość mierzona jest Jego krwią przelaną za ciebie na krzyżu. Twoje poczucie bezpieczeństwa mierzone jest Jego patrzeniem na ciebie i czuwaniem nad tobą, żeby nic złego ci się nie stało bez Jego woli. Więc jeśli twoje życie uwięzione jest przez strach, to teraz zachęcam ciebie w tej modlitwie. Pomyśl o tym i przeciwstaw temu prawdę Bożego Słowa. Powiedz w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa jestem Bożym dzieckiem. Nie muszę się bać o moją przyszłość, o moje relacje, w których się nie czuję niepewnie, o moją pracę, Boże, Tobie powierzam kwestie mojego rozwoju zawodowego, mojego życia, mojej edukacji, moich marzeń. Boże, przy Tobie mogę odpocząć. Czegokolwiek się boisz, to zachęcam Cię, żebyś tej modlitwie powiedział: Boże, ja już nie chcę się dłużej bać. Ja chcę ufać, że Ty o mnie się troszczysz. I nie ma takiej potrzeby, dla której musiałbym się trwożyć. Amen. A Jezu, ja dziękuję Tobie za to, że w miłości nie ma lęku. Za to, że w miłości nie ma strachu, że w miłości każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, może czuć się bezpiecznie. Boże, w Twojej miłości, nie w miłości, którą siebie nawzajem, sobie nawzajem świadczymy, siebie nawzajem darzymy. Nie w miłości, Boże, którą mogą zaproponować nam inni, którą my możemy dać inni, ale w Twojej miłości, Boże, ustępuje każdy strach, bo ona jest bezinteresowna, bo ona jest całkowita, bo ona jest zupełna. Boże, ja tak bardzo Ci za to dziękuję. Boże, dziękuję Ci za siłę i moc Twojej miłości w naszym życiu. I proszę Ciebie, Jezu, abyś, Panie, każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, obdarzył takim poczuciem Twojej obecności, Twojej troski, Twojej miłości. Panie, ja w imieniu Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się tym wszystkim bezprawnym lękom, atakom paniki, kłamstwom diabła wypowiedzianym nad nasze życie, czy wyszeptanym bezpośrednio przez naszego nieprzyjaciela, czy wypowiedzianym przez ludzi, których spotkaliśmy w swoim życiu. Boże, przeciwstawiam się tym wszystkim bezprawnym kłamstwom, które okradają nas z Twojego pokoju. I Boże, dziękuję Ci za to poczucie bezpieczeństwa i tę pewność, że kiedy do Ciebie należymy, to najważniejsze jest tylko jedno, żebyśmy w wieczności znaleźli się w Twojej obecności. A wszystko inne to adiafora, wszystko inne to dodatki, wszystko inne to didaskalia do naszego życia. Boże, najważniejsze, żebyśmy z Tobą przeżyli nasze życie, a w tej miłości, w zanurzeniu, Boże, w Twoją obecność nie ma lęku i nie ma strachu. Pomóż nam zrozumieć, Panie, rzeczy, których się niepotrzebnie boimy, i daj nam siłę i odwagę, żeby się im przeciwstawić. Pomóż nam, Panie, zrozumieć rzeczy, których się boimy zupełnie niepotrzebnie, bo nie potrafimy ich kontrolować, nie potrafimy na nie wpłynąć i zamartwianie się nimi jest po prostu nierozsądne. Pomóż nam zrozumieć te rzeczy i przeciwstawić im prawdę Twojego Słowa o Twojej obecności, o Twojej miłości, o Twojej opiece w naszym życiu, o tym, Panie, że włosy na naszych głowach są policzone i bez Twojej woli nic w naszym życiu nie może się wydarzyć. Panie, proszę Ciebie, abyśmy naprawdę, przygotowując się też do tych świąt, przeżyli tę radość, entuzjastyczną radość pasterzy, którzy usłyszeli od samego posłańca z nieba: przestańcie się bać. Nie musicie się bać, bo Chrystus Pan przyszedł na świat. Proszę Cię, Boże, o taką Twoją obecność w naszym życiu, żebyśmy niczego nie musieli się bać. Amen. Amen.